Obecnie jednym z najbardziej nurtujących tematów mieszkańców gminy Pisz jest temat obwodnicy naszego miasta. Dziś chcielibyśmy przedstawić wariant władz naszego miasta i pogląd na ten temat burmistrza Pisza Andrzeja Szymborskiego. Proszę Państwa, trwają konsultacje społeczne, jeśli chodzi o przebieg piskiej obwodnicy. Rada Miasta zaproponowała, pozytywnie zaopiniowała wariant tak zwany trzeci, który zakładał, że obwodnica Piska zaczyna się przed Piszem, biegnie lasem w kierunku nowego mostu na rzece Pisie w okolicy miejscowości Snopki i łączy się z drogą na Orzysz za miejscowością Maldanin. Ku mojemu zdziwieniu wariant ten w tej chwili zniknął z procedowania, już jego nie ma i został zastąpiony wariantem takim, że obwodnica zaczyna się przy rondzie, przy Orlenie, biegnie przez teren Leśnej Górki, teren cmentarza Nowego i dalej w okolicy miejscowości Snopki i wychodzi za Maldaninem. Proszę Państwa, w mojej ocenie jest to wariant nie do przyjęcia, szkodliwy społecznie, nie rozwiązujący wszystkich problemów naszego miasta, dlatego opracowaliśmy nowy przebieg, który my chcemy zaproponować Dyrekcji Generalnej i firmie projektowej. I wariant ten jest taki, że obwodnica zaczynałaby się za Bialmedem, następnie omijając teren cmentarza Nowego, który jest niezwykle potrzebny, przechodziłaby na rzekę Pisę do nowego mostu, który trzeba byłoby wybudować i dalej do miejscowości Snopki i dalej za Maldanin. Przebieg byłby już wtedy tożsamy. Proszę Państwa, jaka jest zaleta takiego przebiegu? Taki przebieg oszczędza Leśną Górkę, oszczędza teren cmentarza, ale też, proszę Państwa, rozwiązuje ruch w mieście lokalny, nie burzy żadnego budynku, nie zabieramy mieszkańcom żadnych nieruchomości, niczego nie burzymy, nie zabieramy działek. Jest to najbardziej optymalny wariant w mojej ocenie. Bardzo proszę Państwa o wsparcie tego wariantu. Dziękuję bardzo.